Ryby to dość kontrowersyjna grupa produktów. Z jednej strony, z uwagi na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 są one uznawane za wyjątkowo zdrowe, z drugiej zaś, pewien niesmak budzi potencjalna obecność w nich zanieczyszczeń. Przygotowałem więc dla Państwa subiektywny ranking 13 najzdrowszych ryb. Zachęcam jednak, aby po jego wysłuchaniu nie wyłączać filmu, ponieważ w dalszej części krótko odnoszą się też do zanieczyszczeń obecnych w rybach i podaje, których ryb lepiej unikać. W mojej ocenie na pierwsze miejsce w rankingu najzdrowszych ryb zasługuje makrela atlantycka. Podkreślam jednak, aby była to makrela atlantycka, a nie makrela królewska, ponieważ różnią się one poziomem zanieczyszczeń, o czym powiem jeszcze w dalszej części materiału. Pierwsze miejsce jest podyktowane przede wszystkim tym, że makrela atlantycka zawiera najwyższe ilości omega-3 spośród wszystkich ryb. W 100 gramach ryby, czyli w jednej standardowej porcji, znajduje się aż 2,3 g omega-3, czyli 2300 mg. Poza omega-3, wspomniana makrela zawiera również duże ilości selenu, bo około 45 mikrogramów. Mówię o tym pierwiastku, ponieważ wielu z nas dostarcza jego zbyt małe ilości. A selen to składnik niezbędny dla zapewnienia prawidłowej pracy naszej tarczycy. Jego niedobór może doprowadzić m.in. do pojawienia się niedoczynności tego gruczołu. Poza tym brak selenus sprzyja pogorszeniu nastroju, osłabia naszą odporność, a także zaburza płodność u mężczyzn. Do tego makrela atlantycka jest bardzo dobrym źródłem przyswajalnego żelaza, którego zawartość wynosi 1,6 mg. Przy okazji od razu też powiem, że makrela jest zasobna w potas, który znajduje się w ilości 324 mg, a nawet zawiera stosunkowo dużo magnezu, bo 76 mg. No i oczywiście makrela cechuje się wysoką zawartością pełnowartościowego i lekkostrawnego białka, którego mamy 18,5 g. Jeśli zaś chodzi o witaminy, to na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom witaminy B12. Jest to 8,5 mikrograma, co stanowi aż 350% dziennego zapotrzebowania. Ponadto makrela jest dobrym rezerwuarem niacyny, czyli witaminy B3. I stężenie wynosi 9 mg w 100 g produktu, co stanowi 55% dobowego zapotrzebowania osoby dorosłej na ten składnik. Tu tylko dopowiem, że niacyna to składnik, który jest potrzebny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, utrzymania właściwych funkcji psychologicznych, a także przyczynia się ona do zmniejszenia uczucia zmęczenia i pomaga zachować zdrową skórę. Druga lokata w niniejszym rankingu przypadła dzikiemu łososiowi. Zawiera on tylko nieznacznie mniej kwasów tłuszczowych omega-3 w porównaniu do makreli atlantyckiej, bo jest to 2000 mg, czyli 2 g. Cechuje się on również mniejszą zawartością selenu, którego mamy 24 mikrogramy. Do tego jest o wiele uboższy w żelazo, którego poziom wynosi tylko 0,34 mg, czyli 5 razy mniej niż w makreli, oraz w magnez, którego poziom wynosi zaledwie 27 mg. Z kolei zawartość potasu jest podobna i wynosi 363 mg, zaś białka mamy nieco więcej, bo 20,5 g. Jeśli zaś chodzi o witaminy, to w łososiu znajdziemy podobne ilości niacyny, bo jest to nieco ponad 8,5 mg. Gdyby jednak porównywać zawartość witaminy B12, to łosoś wypada dość słabo w porównaniu do makreli, po tego składnika znajduje się 3,2 mikrograma, czyli dwójpółkrotnie mniej niż w makreli. Niemniej muszę podkreślić, że są to wciąż zadowalające ilości, ponieważ jedna standardowa porcja łososia o masie 100 gramów pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na B12 w 130 procentach. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że dziki łosoś odznacza się wysoką zawartością choliny, bo mowa tu o 85 mg. Te 85 mg stanowi około 16% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Z pozoru wydaje się to być stosunkowo mało, niemniej warto zwrócić uwagę na to, że bardzo mało produktów zawiera cholinę w swoim składzie, a przynajmniej w zadowalających ilościach. Stąd, biorąc te informacje pod uwagę, mogę powiedzieć, że łosoś jest dobrym źródłem tego składnika. Tu tylko pozwolę sobie wspomnieć, że cholina, która niegdyś była nazywana witaminą B4, jest składnikiem, który usprawnia pracę naszego mózgu, spowalnia jego starzenie się i poprawia pamięć. Do tego cholina wpływa pozytywnie na pracę wątroby, w tym chroni ją przed stłuszczeniem i zwłóknieniem. Bardzo ważne jest też to, że cholina obniża poziom homocysteiny, której wysokie stężenie uszkadza naczynia krwionośne i sprzyja pojawieniu się chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Na trzecim miejscu na dzisiejszej liście znalazł się śledź. Przy czym, w mojej ocenie, lepiej żeby to był śledź atlantycki aniżeli śledź z Bałtyku, choć również i ten spożywany od czasu do czasu nie będzie złym wyborem. Zawartość omega-3 w śledziu jest niższa niż w dwóch poprzednich rybach i kształtuje się na poziomie 1600 mg. Jednakże jest to wciąż zadowalająca ilość, ponieważ podstawowe dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na omega-3 wynosi 250 mg. To, co jest atutem w przypadku śledzia, to bardzo wysoki poziom witaminy B12. Mam tu na myśli aż 13,5 mikrograma, czyli jest to o wiele więcej niż w makreli i łososiu. Poza tym w śledziu znajdziemy też dużo selenu, bo 36,5 mikrograma. Jest to nieco mniej niż w makreli i więcej niż w łososiu. Do tego śledź zawiera stosunkowo dużo żelaza, którego mamy 1,1 mg. Z drugiej zaś strony w śledziu znajduje się około 3 razy mniej witamin B3 niż w poprzednich rybach. Z kolei pod względem białka i potasu śledź cechuje się zbliżoną wartością odżywczą. Miejsce tuż za podium zajmują sardynki. Również i one obfitują w kwasy tłuszczowe omega-3. W 100 gramach sardynek mamy ich 1400 mg, czyli niewiele mniej w porównaniu do wspomnianego przed chwilą śledzia. Sardynki to także bardzo dobre źródło witaminy B12, której poziom wynosi 9 mikrogramów, czyli mniej więcej tyle, ile w makreli atlantyckiej i mniej niż w śledziu. Na uwagę zasługuje też wysoki poziom choliny, bo jest to 75 mg. Pod tym względem sardynki ustępują tylko łososowi. To, co zaś szczególnie wyróżnia sardynki, szczególnie te sprzedawane z ościami, to wysoka zawartość wapnia. W 100 gramach sardynek z ościami znajduje się bowiem aż 380 mg tego pierwiastka, co wynosi 1 trzecią dziennego zapotrzebowania, czyli jest to bardzo dużo. Poza tym sardynki są również zasobne w żelazo, które jest obecne w ilości 2,5 mg, czyli jest to najwięcej spośród wszystkich dotyszczach z wymienionych ryb. Poza tym ryby te mogą poszczycić się też wysoką zawartością selenu, a konkretnie jest to 40 mikrogramów. W efekcie jedna porcja sardynek o masie 100 g pozwala pokryć dobowe zapotrzebowania na ten pierwiastek w aż 70%. W porównaniu do poprzednich ryb sardynki zawierają mniej więcej tyle samo białka, bo 21 g, a także potasu, którego jest 340 mg. Pod względem zaś zawartości witaminy B3 sardynki ustępują makreli i łososiowi, ale mają jej więcej niż śledź. Tuż za sardynkami znalazła się sardela. Ryba ta zawiera tyle samo omega-3 co sardynki, bo 1400 mg. Jednak w odróżnieniu od nich sardela cechuje się o wiele niższą zawartością witaminy B12. Jest jej zaledwie 0,6 mikrograma co prawda w odniesieniu do naszego podstawowego zapotrzebowania jest to wciąż stosunkowo dużo, bo 100 gramów sardeli pokrywa to zapotrzebowanie w 25%, jednak tak jak powiedziałem, na tle wcześniej omówionych ryb jest to dość słaby wynik. To co jest dużą zaletą sardeli, to to, że również i ona zawiera wapń, choć są to mniejsze ilości w porównaniu do sardynek, bo około 150 mg Ponadto spośród wszystkich podanych ryb ma ona najwięcej żelaza, którego poziom wynosi aż 3,3 mg. Poza tym sardela jest też dobrym rezerwuarem selenu, którego zawartość to 36,5 mikrograma. Dodatkowo sardela dostarcza 380 mg potasu, 40 mg magnezu, 14 mg niacyny i 20 g białka, czyli są to wartości zbliżone do poprzednich ryb. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym Dzienniku Zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. Kolejną wartościową rybą, która zajęła miejsce szóste jest pstrąg tęczowy, inaczej nazywany pstrągiem łososiowym. Jednak pomiędzy nim a wcześniej wymienionymi rybami jest już pewna przepaść, jeśli chodzi o najcenniejszy związek, czyli kwasy tłuszczowe Omega-3. W strągu tęczowym zawartość Omega-3 wynosi około 600 mg, czyli ponad dwukrotnie mniej niż w sardynkach i sardeli oraz 4 razy mniej niż w makreli atlantyckiej. Jeśli zaś chodzi o drugi kluczowy składnik obecny w rybach, czyli witaminę B12, to pstrąg tęczowy zawiera ją w ilości 4,3 mikrograma, czyli mniej w porównaniu do makreli, śledzia i sardynek, ale ma jej więcej od sardeli i łososia. Pod względem zaś pozostałych składników pstrąg tęczowy cechuje się podobną wartością odżywczą, co inne podane przeze mnie ryby. Tuż za pstrągiem tęczowym znalazła się ryba maślana, która zawiera około 500 mg omega-3. Do tego odznacza się ona wysoką zawartością potasu, którego jest 375 mg, niacyny, której stężenie wynosi 4,5 mg oraz obecnością witaminy B12 w ilości 1,9 mg. W porównaniu do poprzednich ryb ma ona jednak nieco mniej białka, po 17 g, oraz jest uboga w magnez i żelazo. W przypadku omawianej ryby chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Otóż należy wiedzieć, że pod nazwą ryba maślana kryje się kilka gatunków ryb. Są to m.in. błyszczyk, anopolpoma, pompila, żuwak, eskolar czy kostropak. I jako ciekawostkę powiem, że niektóre z tych gatunków ryb, w tym głównie eskolary i kostropak, zawierają w swoim mięsie nietrawione przez nasz organizm woski, które mogą doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-ilitowych w postaci bólu brzucha, biegunki nudności i wymiotów, jak również mogą być przyczyną pojawienia się wysypki czy zawrotów głowy. Te nieprzyjemne dolegliwości pojawiają się zwykle po dwóch, trzech godzinach od spożycia takiej ryby. Z tego też względu zachęcam, aby uważnie sprawdzać z jaką rybą maślaną mamy do czynienia. A jeśli nie mamy takich szczegółowych informacji, a chcemy ją spożyć, to lepiej zacząć od mniejszych ilości. Na kolejnej pozycji mamy dorsza. Zawiera on omega 3 na poziomie 200 mg, czyli jest to bardzo mało w porównaniu do poprzednich ryb, ale w odniesieniu do naszego podstawowego zapotrzebowania jest to w miarę zadowalająca ilość. W przypadku dorsza warto zwrócić uwagę na to, że dostarcza on dużo potasu, bo 415 mg, ale jednocześnie jest dość ubogi w magnez, żelazo i cynk. Ponadto na tle innych ryb ma on mało witaminy B12, bo 0,9 mikrograma. Jednak to, co jest wysoce cennego w dorszu, to wysoka zawartość jodu, którego dostarcza najwięcej spośród wszystkich ryb wymienionych w dzisiejszym rankingu. W 100 gramach dorsza znajduje się aż 250 mikrogramów tego pierwiastka. Jako, że niedobór jodu wciąż dotyczy wielu osób, to uważam, że warto od czasu do czasu włączać dorsza do swojego menu. Brak jodu w diecie sprzyja m.in. niedoczynności tarczycy, a w konsekwencji pojawieniu się wielu dolegliwości, w tym utraty sił witalnych, zaburzenia pamięci i koncentracji, ciągłego uczucia zimna, zaparć, zaburzeń smaku i węchu, zaburzeń erekcji czy zaburzeń miesiączkowania. Na miejscu dziewiątym znajduje się z kolei flądra. Zawiera ona 240 mg omega-3, czyli jest to niemal tyle samo co w dorszu. Jednocześnie charakteryzuje się podobnym poziomem witaminy B12, bo jest jej 1,1 mikrograma. Jednak flądra cechuje się o wiele niższą zawartością białka, bo mamy go tylko 12,5 g. Do tego ryba ta ma niemal trzykrotnie mniej potasu niż dorsz oraz mniej selenu. Dziesiątkę najzdrowszych ryb zamyka sandacz, czyli druga po strągu tęczowym ryba słodkowodna w dzisiejszym rankingu. W przypadku tej ryby mowa już o bardzo niskiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, bo jest ich zaledwie 170 mg. Nie oznacza to jednak, że sandacz jest rybą bezwartościową. Zawiera on bowiem dobrze przyswajalne białko w ilości 19 g, a także stosunkowo dużo witaminy B12, bo 2 mikrogramy, co stanowi 80% dobowego zapotrzebowania. I dodatkowo jest on dobrym źródłem potasu i selenu. Tuż za sandaczem znalazł się mintaj. Zawiera on jeszcze mniej omega-3, bo zaledwie 100 mg. Plusem jest jednak to, że odznacza się on stosunkowo wysoką zawartością witaminy B12, której ma 3,2 mikrograma, a także dostarcza cholinę w ilości 75 mg, co stanowi 15% dobowego zapotrzebowania. Warto też wiedzieć, że minta jest rybą chudą i lekkostrawną, co może mieć znaczenie m.in. dla osób zmagających się z chorobami układu trawiennego. Co więcej, na tle większości ryb, mintaj jest bardzo dobrym źródłem miodu, który znajduje się w ilości aż 153 mikrogramów. W rankingu uwzględniłem też tilapię, która zajęła 12 miejsce. Tilapia to podobnie jak sandacz ryba słodkowodna, która cechuje się delikatnym smakiem. Zawiera ona 100 mg kwasów tłuszczowych omega-3, czyli tyle samo ile przed chwilą wspomniany mintaj. Jednak dostarcza ona dwukrotnie mniej witaminy B12. Jest za to dobrym źródłem selenu i pełnowartościowego białka. Na 13 pozycji znalazł się morszczuk, czyli denna ryba morska, która odznacza się delikatnym mięsem i którą zaliczamy do ryb chudych. Zawiera ona tylko 90 mg omega-3, co oznacza, że nie jest dobrym źródłem tej grupy składników. W porównaniu do poprzednich ryb cechuje się też niższą zawartością selenu oraz witaminy B12, niemniej jej poziom wynosi 1,3 mikrograma, co pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie w 54%, co wciąż jest dobrym wynikiem. To, co zasługuje na uwagę, to to, że morszczuk jest dobrym źródłem miodu, którego dostarcza w ilości 120 mikrogramów. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, najbardziej wartościowymi rybami są tłuste ryby morskie, które obfitują w wysoce prozdrowotne kwasy tłuszczowe omega-3. Z kolei ryby słodkowodne, za wyjątkiem strąga tęczowego, a także chude ryby morskie, odznaczają się zwykle niższą wartością odżywczą. Nie oznacza to jednak, że są one bezwartościowe, ponieważ pomimo, że mają małe ilości omega 3, to wciąż są źródłem wielu ważnych składników pokarmowych, w tym białka, witaminy B12, selenu, potasu czy witaminy B3. To, co jest bardzo ważne, to to, że wszystkie wymienione przeze mnie ryby odznaczają się niskim poziomem zanieczyszczeń. Szczególnie mam tu na myśli niską zawartość metylortęci, która jest wyjątkowo toksycznym związkiem. Poza tym omówione ryby odznaczają się też niskim poziomem dioksyn. Przy okazji, jako ciekawostkę, powiem, że ryby, które znalazły się w moim rankingu najzdrowszych ryb, to ryby, które zostały jednocześnie sklasyfikowane przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków jako bezpieczne dla kobiet ciężarnych. To tylko potwierdza, że są to wartościowe ryby, po które możemy sięgać bez obaw o swoje zdrowie. Optymalnie jest spożywać je w ilości dwóch, trzech porcji tygodniowo. Przy czym dobrze, aby raz lub dwa razy w tygodniu pojawiła się na talerzu ryba z pierwszej piątki rankingu. Jeśli zaś chodzi o ryby, które zwykle są zanieczyszczone rtęcią lub innymi szkodliwymi związkami, to tu mogę wymienić głównie makrelę królewską, miecznika, tuńczyka wielkookiego, rekina oraz płytecznika. W mojej ocenie tych ryb najlepiej unikać z kolei ryby, które nie znalazły się w dzisiejszym rankingu, które to jednocześnie zawierają umiarkowane ilości zanieczyszczeń, w tym rtęci, stąd można poniesiegać, ale od czasu do czasu, to przede wszystkim halibut, tuńczyk żółtopłetwy, tuńczyk biały, żabnica i karp. Osobiście przyznam, że nie mam też zaufania do ryb hodowanych w Azji, w tym w Wietnamie czy Chinach. W literaturze fachowej znajdziemy szereg prac, które wskazują, że dość często ryby te cechują się podwyższonym stężeniem różnych zanieczyszczeń. Dlatego też nie zachęcam, aby sięgać po ryby pochodzące z tamtych rejonów, a przynajmniej żeby zbyt często tego nie robić. Mam nadzieję, że dzisiejszy ranking będzie dla Państwa pewnym drogowskazem, po które ryby warto sięgać, a których dobrze jest unikać. Tak jak wspominałem, jednym z najważniejszych składników obecnych w rybach są kwasy tłuszczowe omega 3. W mojej ocenie bardzo ważne jest, aby zadbać o ich odpowiednie spożycie. A jeśli chcą się państwo dowiedzieć dlaczego jest to tak istotne, to zachęcam do obejrzenia jeszcze materiału, w którym dość szczegółowo omawiam walory prozdrowotne tych składników. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.